Cześć, wiecie jaki dzisiaj mamy dzień? Dzisiaj zabiorę was do Włoch, bo lecę sama na 5 dni i nie mogę się doczekać. Mimo tego, że mam studia, to potrzebuję takiego wyjazdu dla siebie tylko i wyłącznie. Będę postaram się jak najwięcej nagrywać, żeby mieć też dla siebie pamiątkę, ale też was trochę poprowadzać po uliczkach Bergamo. I też planuję odwiedzić tam jezioro Como. Podobno jest jednym z najpiękniejszych jezior w Europie, więc zobaczymy jak to będzie i czy będzie fajnie. Mam nadzieję, bo ja ogólnie uwielbiam podróże samotne, więc mam nadzieję, że będę się dobrze bawić. No i jeszcze wiadomo, studia są przy okazji, ale to połączę się z rana, bo większość zajęć mam rano, a później będę mogła zwiedzać. Więc ja się strasznie cieszę i teraz czekam na godzinę 15, aż moja przyjaciółka mnie odbierze spod domu, bo się zaoferowała, że podwiezie mnie na lotnisko. Cieszę się, że wszystko się układa, dlatego że przy każdej podróży będę opowiadać. Mam wrażenie, że fajnie będzie nagrać odcinek taki, jak będę opowiadać wam o moich przygodach podczas różnych podróży, bo zawsze miałam podgórkę, nie wiem z czego to wynika, ale tym razem jest inaczej i jak na razie wręcz wszystko się układa po mojej myśli. A więc mam nadzieję, że tym razem po prostu od początku do końca będzie wszystko w porządku, bez żadnych jakichś większych turbulencji. Także do zobaczenia już pewnie na lotnisku, albo jeszcze z drogi coś nagram fajnego. Także do zobaczenia zaraz. Idziemy na przerwę. Siusiu, chodź tam. Ale ładny las, ja ogólnie uwielbiam las. O Jezu, zbykałam się. O, hej! A ty mówisz się siku, bo pijamy drugie, tylko Sandra mi drugie połowy wypiła, ale i tak mi się wypiła. Nie wypiłam się. Wypiłaś mi! Nie, ja no, swój piłam! Nie, wypiłaś swój wszędzie! To sprawdź, ile masz w drzwiach swoich. No, ty muszę. Na takiej wielkiej ulicy nikogo nie ma nigdzie. Dojechałam bezpiecznie i przynajmniej nie będę się bała tutaj mówić, bo jakoś w Polsce jeszcze nie jestem przyzwyczajona i jakoś się tak stresuję. Teraz mam nadzieję, że przyzwyczaję się bardziej, bo to dla mnie jest jeszcze nowe, ale mega mi się podoba, także mam nadzieję, że jakoś się z tym oswoje i nie wiem gdzie skręcić. Serio, nikogo nie ma, żeby się nawet zapytać. Niby to jest, ten hotel mój jest gdzieś tutaj, ale nie dam sobie ręki uciąć, więc zadzwonię zaraz do tej pani, która mi wynajmuje i będę szukać dalej. No to do zobaczenia już w hotelu. Dotarłam do swojego pokoju, nie było w ogóle żadnego problemu. Tutaj mam herbatkę, mogę sobie zrobić. Boże, dzięki Bogu, bo strasznie mi się chce pić ciepłego. Mam jeszcze jedzonko, jutro sobie kupię co trzeba, żeby zjeść, pójdę na jakiś obiadzik. No i to by było na tyle w zasadzie. Także tak to wygląda, jestem bardzo zadowolona. Chociaż zawsze mogłoby być lepiej. No ale za takie pieniądze w centrum się niczego więcej nie spodziewałam, tak szczerze mówiąc. Łazienkę mam swoją, także też jest super. No, ja się szykuję do spania teraz. Dzień dobry, dzisiaj dzień pierwszy w Bergamo. Ja wstałam niedawno, teraz jeszcze muszę pójść do Carrefoura
kupić kilka rzeczy do jedzenia, bo tutaj nie ma ani kuchni, ani jakieś lodóweczki, więc po prostu kupię sobie jakieś takie suche produkty bardziej. Może jakąś bułkę albo płatki. O, płatki może. Z zimnym mlekiem nie przepadam, no ale to zawsze coś. No, wodę muszę też wziąć. A później zabiorę Was na przechadzkę po Bergamo. Później chcę pojechać kolejką do City Alta, bo podobno tam jest piękny widok na całe Bergamo. Ja też nie znam dobrze tych miejscowości, więc nie wiem, czy ja to dobrze mówię, ale myślę, że to będzie bardzo fajny, udany dzień. Mam zajęcia dzisiaj cały dzień, ale byłam obecna na wszystkich, więc myślę, że jak raz opuszczę, to nic się nie stanie. Ojojoj. No, nie wyspałam się troszeczkę, dlatego że późno poszłam spać, bo późno też przyjechałam do hotelu, a rano dzisiaj musiałam wstać i w łeb miałam, także troszkę się nie wyspałam. No, także teraz mój plan to pójść do Carrefoura i później zjeść śniadanko i idziemy na wycieczkę. Także do zobaczenia. Musiałam się przykryć w nocy mocno kołdrami i kocem, bo było mi zimno, ale mają klimatyzację, ale jakoś tak średnio. Mi... Kurczę. Nie mam pojęcia, jak to otworzyć. Cholera jasna. Nie mam pojęcia, jak stąd wyjść. No i świetnie. No nic, szukam dalej. Sierota ze mnie. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że tutaj też normalni ludzie mieszkają, bo widziałam... o, miseczki tam są, są dla jakichś kotów. Jakaś pani prawie dyszała przed chwilką. Tak mi się wydaje, tylko teraz weź stąd wyjdź. No nie wiem jak. Cholera nie wiem. Udało się. Znalazłam. Znalazłam kluczyk. Okazało się, że ja myślałam, że to dzwonek do innego apartamentu. Ale okazało się, że to jest po prostu taki dzwonek, który otwiera drzwi. Ja jestem taką fanką słodkich wypieków, mimo że nie są wegańskie, ale no pycha. Chyba zaraz pójdę i się skuszę na jakiegoś rogalika i ciepłą kawusię. Tak mi się wydaje. W ogóle jeszcze jestem zestresowana, jak mówię do kamery, bo ludzie się patrzą, ale nie rozumieją, więc pół biedy. Tylko nie wiem, gdzie jest supermarket. Szukam, szukam i nie mogę znaleźć. No bo tutaj jest, że niby Carrefour, ale nie widzę go. Będę szukać. Może gdzieś znajdę. Wiecie co, robię postępy. Chyba. Bo zapytałam pani. Opatrzcie, w ogóle na każdym kroku. Ja tu wiecie, jaka ja jestem podjarana, bo ja uwielbiam podróżować i odkrywać takie piękne miejsca. Tylko zapytałam pani, od której strony jest wejście i ona powiedziała, że od drugiej, do Carrefoura. Ale wciąż nie mogę znaleźć. Nie wiem, będę tak krążyć w kółko. No ale nic. Zobaczymy zaraz, może zapytam jeszcze kogoś. No dobra, znalazłam. Ale teraz zobaczcie to. To jest winda. Ja myślałam, że to są jakieś zamknięte drzwi do jakiegoś mieszkania. A to jest winda, którą muszę zjechać na minus jeden. No dobra, muszę się wprawiać w gadanie na ulicy do kamery. Już jestem po zakupach i nie nagrywałam, bo oczywiście nie byłabym sobą, gdyby się coś nie wydarzyło po drodze.
i rozerwała mi się torba papierowa. A miałam dwie takie duże butelki wody i litrowe mleko. No i co? I rozerwało mi się, miałam jeszcze kilogram bananów, więc później nie miałam, sorry, później nie miałam w co tak go zapakować, nie? Także idziemy teraz pozwiedzać troszeczkę, tak jak mówiłam, do Górnego Bergamo na początku, a później do City Alta. Podobno jest piękny widok na całe Bergamo, więc zobaczymy, tym bardziej, że jest śliczna pogoda i myślę, że będzie ładny widok. Kurczę, wiecie co? Chciałam się napić kawy, ale zgubiłam to fajne miejsce, które znalazłam. Ale za to znalazłam co innego. Spójrzcie na to. Kiedy ostatni raz widzieliście coś takiego? Pamiętam, jak byłam jeszcze dzieckiem, to stały takie budki telefoniczne, ale jakoś później one znikły, no bo kto używa teraz tego? Ale widziałam, jakiś jeden pan używał. Używał, dzwonił. Albo to. Zobaczcie, to jest no coś takiego na podobieństwo kiosku naszego. Ale to, ile tu jest prasy, to spójrzcie na to. No, nasze kioski się nie umywają. Udało się. Kupiłam sobie kawkę i malutko, bo malutko, ale jest i croissanta, i wiecie co? Wegański. Normalnie tak się ucieszyłam, bo zabrałabym normalnego też, tylko że mi ponawiale i jakoś tak ciężko, nie? A okazało się, że mają normalnie wegańskie opcje i kawkę z sojowym mlekiem, także typowo włosko zaczęła dzień. Fajnie, podoba mi się to. Po prostu ludzie tworzą taki fajny klimat, wszyscy się witają, uśmiechają, piją wspólnie kawę na ulicy. Są bardzo pomocni, życzliwi. Boże, uczmy się czegoś takiego, bo od razu się człowiek uśmiecha, jest taki naładowany pozytywną energią. Bardzo mi się to podoba. Tak mi oczy latają, bo właśnie patrzę, taki fajny, wielki piesek idzie. Ale nie będę nagrywać, bo pan się na mnie patrzy. Zatrzymuję się co 5 sekund, bo wszystko mi się tutaj podoba i się spodziewałam tego, bo zawsze marzyłam o tym, żeby zwiedzić Italię, Włochy. Będziecie musieli przywyknąć do tego, że ja jak podróżuję, to cały czas jestem jak na haju. Dlatego, że takim naturalnym antydepresantem dla mnie są właśnie podróże. I jak nieraz ludzie pytają się osób, które oczywiście podróżują na pełen etat, nie tak jak ja, bo ja jeszcze tego nie robię, ale dążę do tego, to pytają się nieraz, czy nie tęsknisz za domem. A ja powiem tak, ja się czuję w domu dopiero jak podróżuję. Ja się czuję, że żyję, ja się czuję, jakbym po prostu ze snu zimowego się budziła. Trochę jestem już zmęczona, bo tak chodzę w kółko, ten statyw rozkładam, składam i tak non-stop. No ale co poradzić? Jak jest tak pięknie, to się nie da inaczej. Nadal idziemy w kierunku tego wzgórza. Także może już teraz to się odezwę, jak będziemy na górze, co? Chyba tak zrobimy. Przez przypadek znalazłam właściwe miejsce.
że wsiadamy do wagonika. Wiecie, o czym marzę? Chciałabym, żeby YouTube kiedyś stał się moją pracą, bo nie jestem nigdy tak szczęśliwa jak wtedy, kiedy ja podróżuję i chciałabym po prostu móc mieszkać w różnych miejscach na świecie i pracować zdalnie, bo mogłabym zrezygnować ze wszystkiego, z pieniędzy, z domu, z samochodu, nie wiem, w przyszłości, z kariery. Ale z podróży nie potrafię. Nic nie daje mi takiego szczęścia i no nie wiem, po prostu kocham to. Kocham. Jakbym miała wybrać jedną rzecz, bez której nie mogłabym żyć, to właśnie byłyby podróże. Także siedzę sobie teraz, chłonę klimat. Siedzę na jakimś takim placu. Niestety ja kompletnie nie znam się na historii. Powinnam się podszkolić. Ale ludzie są tutaj naprawdę wyjątkowi, piękni, uśmiechnięci, zadowoleni z życia. Chyba Italia wychodzi na prowadzenie, jeżeli chodzi o kraje, które zapamiętam wspaniale. Nadal nie dotarłam na ten główny punkt widokowy, ale nawet jakbym miała już wracać, to byłabym w pełni usatysfakcjonowana. Także polecam, polecam. A jestem dopiero w Bergamo. Co będzie dalej? Nie mam pojęcia. Ale jeżeli ma być tak, jak jest teraz, to warto było. Tutaj zaraz powinna przyjechać kolejka i będziemy jechać do góry. Zrobiłam błąd, bo w tamtej usiadłam z tyłu i nic nie było widać, tylko mnie w szybie. Ale teraz już nie popełnię tego samego błędu i mam nadzieję, że coś tam fajnego wam pokażę. Sama jestem podekscytowana.